Ja teraz zapraszam na wiadomości z Polski przygotowane przez telewizję Trwam. Dziś uroczystość Bożego Ciała. W całej Polsce wierni uczestniczyli w przedpołudniowych mszach świętych, po których na ulice miast i wsi wyruszyły eucharystyczne procesje. Boże Ciało to uroczystość ku czci Najświętszego Sakramentu połączona z procesją do czterech ołtarzy, która przechodzi ulicami miast i wsi. Celem uroczystości Bożego Ciała jest uczczenie ustanowienia Eucharystii przez Chrystusa w czasie Ostatniej Wieczerzy. To także publiczne świadectwo wiary, które adresowane jest do wszystkich, także do niewierzących. Wychodzimy na ulice miast, żeby nie tylko wierzący bezpośrednio dali dowód, że wierzą w Chrystusa Pana, ale nawet niewierzący, nawet ludzie obojętni na sprawy Boże, żeby również poznali tę prawdę, że Chrystus, Syn Boży, dla naszego zbawienia poniósł mękę i śmierć na krzyżu i pozostał wśród nas pod postaciami chleba i wina. Podczas tegorocznych kazań duszpasterze skupiali się przede wszystkim na rodzinie, która jest otaczana przez Kościół szczególną troską. Metropolita warszawski, ksiądz arcybiskup Kazimierz Nycz powiedział, że Kościół będzie nieustannie wołał o zaplanowaną na dziesiątki lat sprawiedliwą politykę prorodzinną. Wielu współczesnych problemów społecznych można by uniknąć. Wiele współczesnych problemów bierze swój początek z braków życia rodzinnego, z osłabienia wychowawczej roli rodziny. Nie zabrakło także głosu sprzeciwu wobec planowanej przez europejskie instytucje zagładzie dzieci poczętych. Przeciwko rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wzywającej do zalegalizowania zabijania na żądanie najmniejszych wystąpił ksiądz arcybiskup Stanisław Dziwisz. Przypomniał, że Europa przez wieki była budowana na fundamencie wiary, dlatego powinna dochować wierności wartościom chrześcijańskim. Nie możemy zgodzić się na wizję Europy nieszanującej prawa Bożego, mówił metropolita krakowski. W Polsce uroczystość Bożego Ciała ma szczególny charakter. W czasach zaborów, a także podczas komunistycznego zniewolenia była wyrazem narodowej jedności, której fundament stanowiła wiara. Współtwórca Lubelskiej Szkoły Filozofii, wieloletni rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, urodzony na Kresach gorący patriota. Obrońca kultury polskiej, ojciec profesor Mieczysław Krąpiec, dominikanin, w piątek 16 maja spoczął w zakonnym grobowcu na lubelskim cmentarzu. Bazylika ojców dominikanów przy ulicy Złotej w Lublinie nie pomieściła wszystkich, którzy przybyli dziś pożegnać ojca Krąpca. Władze kul, przedstawiciele środowisk naukowych z całej Polski i zagranicy, wychowankowie wybitnego filozofa, studenci i rzesze przyjaciół uczestniczyły w uroczystościach pogrzebowych, którym przewodniczył metropolita lubelski, ksiądz arcybiskup Józef Życiński. Boże, wysłuchaj nasze pokorne prośby. Homilię podczas mszy żałobnej wygłosił ojciec Jan Góra. Dominikanin podkreślił, że ojciec profesor był człowiekiem nie tylko ogromnej wiedzy, ale także wiary. Ojciec Krąpiec swoje życie naukowe związał z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, gdzie pełnił funkcję dziekana Wydziału Filozofii, a w latach 1970-83 rektora uczelni. Ale przede wszystkim był filozofem i wiernym uczniem świętego Tomasza z Akwinu. Troska o rozbudowę uniwersytetu, tworzenie nowych wydziałów i kierunków studiów była wyrazem przekonania o roli rozumu i racjonalności w dociekaniu prawdy, podkreślił rektor KUL ksiądz profesor Stanisław Wilk. Pracowitość ojca Krąpca miała swe źródło w poczuciu strat, jakie polska kultura poniosła w wyniku II wojny światowej. Całe życie pracował nad jej odbudową. Wpajane wychowankom zasady pozwoliły uchronić wiele pokoleń Polaków przed zniewalającą ideologią marksistowską, przypomniał bliski współpracownik ojca Krąpca, kierownik Katedry Metafizyki Wydziału Filozofii KUL ksiądz profesor Andrzej Maryniarczyk. Prawda oparta jest na tym, co realnie istnieje. To odkrycie starożytnej filozofii, przypomniane w średniowieczu, na nowo przywrócił światowej filozofii ojciec Krąpiec, który wbrew modom i panującym kierunkom myślowym głosił istnienie obiektywnie poznawalnej prawdy. Ojciec Krąpiec w obronę brał także Radio Maryja. Mówił, że jest ono ostatnim szańcem polskości i katolicyzmu w naszym kraju. Ojciec profesor służył prawdzie do końca. Zmarł 8 maja, redagując hasło Chrześcijaństwo do powszechnej encyklopedii filozofii. Miał 87 lat.
Katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej złożył zażalenie na zwrot aktu oskarżenia w sprawie stanu wojennego. 10 dni temu sąd uznał, że akt oskarżenia jest niekompletny i wezwał IPN o uzupełnienie, o dodatkowe dokumenty i zeznania świadków. Instytut Pamięci Narodowej uważa, że utrzymanie w mocy decyzji Sądu Okręgowego uniemożliwiłoby praktycznie rozliczenie winnych wprowadzenia stanu wojennego. A w akcie skierowanym do sądu w kwietniu ubiegłego roku IPN oskarża w sumie 9 osób, w tym Wojciecha Jaruzelskiego, ówczesnego pierwszego sekretarza PZPR, premiera PRL i szefa Ministerstwa Obrony Narodowej. W ubiegłą środę sąd uznał konieczność powołania zespołu biegłych historyków do oceny sytuacji Polski w latach 1980-1981 i realności groźby sowieckiej interwencji. Jeżeli sąd nie uwzględni zażalenia IPN, to Instytut będzie musiał uzyskać dokumenty z archiwum Rosji, USA i Wielkiej Brytanii. Chodzi m.in. o tajne akta wywiadu i materiały dyplomatyczne. Przesłuchanych ma być także wielu nowych świadków, m.in. Lech Wałęsa, Zbigniew Brzeziński, Michał Gorbaczow, premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher i kanclerz Niemiec Helmut Schmidt. Proces byłego zomowca oskarżonego o śmiertelne pobicie Grzegorza Przemyka 25 lat temu nadal bez rozstrzygnięcia. Obrona wnosi o uniewinnienie albo uznanie przez sąd przedawnienia sprawy. To już piąty proces w sprawie śmierci Grzegorza Przemyka, syna opozycyjnej poetki Barbary Sadowskiej. Główny podejrzany, były zomowiec Ireneusz K., we wszystkich poprzednich był uniewinniany, ale te wyroki uchylano. Powodem ostatniego odwołania były nowe dowody. Zdjęcia z nieformalnej wizji lokalnej, która miała miejsce krótko po tragedii, a zwłaszcza odnalezione ostatnio w IPN tajne instrukcje zwierzchników dla podejrzanych milicjantów, jak mają zeznawać przed sądem. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności funkcjonariusze mieli zapoznawać się z poprzednimi zeznaniami i zeznaniami współoskarżonych, tak aby zapewnić jedną wersję wyjaśnień. Mogli też zapoznać się z pytaniami, które następnie miały być im postawione w czasie rozpraw. Skutki takiej linii obrony to uniewinnienie Ireneusza K., także w procesach, które toczone były już po 1989 roku. Instrukcje te są żywe do dziś, stwierdza mecenas Ewa Milewska-Celińska, pełnomocnik Leopolda Przemyka, ojca Grzegorza. Leopold Przemyk, ojciec zabitego maturzysty, liczy na sprawiedliwy wyrok, ale też nie kryje wątpliwości. Ireneusz K. to tylko ręka, jego zwierzchnicy pozostają nadal bezkarni. Oni są karni, nie wiedzą, że dużo by stracili, gdyby się wyłamali z poleceń, jakie tejże instrukcji mieli. Wyrok w procesie byłego zomowca Ireneusza K. Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosi 27 maja. Nowa jakość w szkolnictwie. Tak o polsko-niemieckim podręczniku do historii wypowiadają się jego autorzy. Nad projektem pracują historycy z obu krajów. Podręcznik dotyczący historii powszechnej ma być gotowy w 2011 roku. Tymczasem już dziś budzi wiele kontrowersji. O wspólnym podręczniku do historii politycy z Polski i z Niemiec tak na poważnie zaczęli rozmawiać na początku tego roku. Inicjatywa wyszła od niemieckiego ministra spraw zagranicznych Franka Waltera Steinmeiera. Na pomysł entuzjastycznie zareagowały polskie władze, a zwłaszcza minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i szefowa resortu edukacji Katarzyna Hall. Entuzjazm polityków studzą natomiast historycy. W przypadku Polski i Niemiec taka sama interpretacja historii nie jest możliwa. Powód: sprzeczne interesy. Niemcy są zainteresowani, żeby pokazywać II wojnę światową, albo rozbiory, albo Kulturkampf Bismarcka i niszczenie Polaków w sposób możliwie jak najbardziej zawoalowany, a najlepiej, żeby tego w ogóle nie pokazywać. Niemcy będą zainteresowani, żeby nie używać określenia Niemcy, tylko na przykład naziści albo hitlerowcy. Podkreśla historyk profesor Józef Szaniawski, ale machina już ruszyła. Prace nad wspólnym podręcznikiem nabierają tempa. W tej chwili nad projektem pracują eksperci z Polskiej Akademii Nauk, z Niemieckiego Instytutu Polski w Darmstadt i z Instytutu imienia Georga Eckerta. Za podręcznik zapłacić mają oba rządy. W zamyśle autorów podręcznik ma być gotowy już za 3 lata. Ja zakładam dobrą wolę twórców podręcznika. Jeśli podręcznik będzie uczciwie robiony i będzie naprawdę, prawdę mówił o naszej wspólnej historii, to uważam, że to jest bardzo dobra inicjatywa. Tłumaczy minister w Kancelarii Prezydenta Michał Kamiński. Politycy są podzieleni, nawet ci z prawicy. Entuzjazmu Michała Kamińskiego nie podziela na przykład posłanka PiS Elżbieta Jakubiak.
Ja mam wrażenie, że to jest kolejna próba pokazania, jak bardzo się naprawia stosunki polsko-niemieckie, wiedząc, że te próby to pewna bezsilność. Tę bezsilność zauważa także minister w kancelarii premiera Julia Pitera, mimo że jej koledzy z rządu są entuzjastami wspólnego podręcznika. Nie sposób zmusić do tego, żeby mieć wspólną ocenę zdarzeń, kiedy ta wspólna ocena należy do dwóch narodów, które stały po dwóch stronach barykady. To jest logicznie dla mnie nie bardzo możliwe. Z kolei koalicjant PO Polskie Stronnictwo Ludowe liczy, że wspólny podręcznik może zapoczątkować lepsze relacje pomiędzy Polakami i Niemcami. Problem jednak w tym, że oba narody cały czas wiele dzieli. Mimo upływu lat nie zabliźniły się jeszcze rany z II wojny światowej. Jak obiektywnie pisać o tamtych wydarzeniach, żeby nie wypaczyć niepodważalnego faktu, czy istnieje wspólna historia dotycząca na przykład ziem odzyskanych? Jak na te pytania zamierzają odpowiedzieć autorzy podręcznika? Trzy krzyże wojenne Virtuti Militari, należące do dowódcy sił powstańczych generała Antoniego Huściela Montera, przekazała Muzeum Powstania Warszawskiego jego córka Jadwiga. Generał Huściel pierwszy krzyż wojenny Virtuti Militari otrzymał za udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Kolejnym uhonorowano go za udział w kampanii wrześniowej z 1939 roku. Trzecim został odznaczony za dowodzenie powstaniem warszawskim. Pamiątki te zostały zdeponowane w Stołecznym Muzeum Wojska Polskiego w lipcu 1995 roku przez kuzyna rodziny Chruścielów, Zbigniewa Niemca. Decyzją Jadwigi Chruściel odznaczenia przekazano Muzeum Powstania Warszawskiego. Generał Chruściel, bohaterski uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, kampanii wrześniowej oraz Powstania Warszawskiego, po zakończeniu wojny pozostał na emigracji w Londynie. W 1946 roku komunistyczne władze pozbawiły go obywatelstwa. W połowie lat 50. przeniósł się do Waszyngtonu, gdzie zmarł w 1960 roku. W 2004 roku urnę z prochami generała uroczyście sprowadzono do Polski i złożono w kwaterze żołnierzy Polski Walczącej na wojskowych powązkach w Warszawie.